Dzień dobry. Witam w kolejnym dniu w Garden Courage. Dziś właśnie chcę pokazać, że kupiłem sobie do motylego kącika skrzynię. Taką skrzynię na pokrowce, na te wszystkie osprzęty takie, żeby to gdzieś było chować, te poduszki i te wszystkie rzeczy. Skrzynia od takiej firmy. Karton był trochę uszkodzony, ale co muszę powiedzieć. Karton idzie na bok. Zabezpieczenie w środku narożników takimi plastikami super. I skrzynia też taka. Producent twierdzi, że na tej skrzyni można siedzieć. Pokażę ją zaraz wewnątrz, ale o, pokażę, że faktycznie na tej skrzyni da się siedzieć. 250 zł. Połowę tańsze są, ale nie tak fajne. Ustawię ją. Przybliżymy troszeczkę kamerę. Ona jest elegancka. Odstawię troszeczkę ten fotelik. Normalnie ograniczniki, które trzymają w każdej pozycji. Wydaje mi się, że jest mocna. Mówią, że słaby jest te dno, że jest cieniutkie, no ale na co tutaj mocne dno? O ile tu wszystkiego nawet w poprzek się kładzie, poduszki, nie, no to jest coś eleganckiego. To muszę to pokazać, bo przecież to by było, nie chwalić się czymś takim to grzech. O, znów telefon padnął, oczywiście nigdy nie zabezpieczę go. No super, do tego dna mówią, o, że to miękkie, no ale przecież ona opiera się o spód, więc to nie jest żadnym problemem. Pięknie wypasowane takie. Plastik elegancki. Zamykanie też takie jest. No bardzo fajnie. No super. A gdyby ktoś przyszedł, to jeszcze może sobie usiąść. Wiadomo, nie patrzę się na te zalety, wagi za producenta, jakie są, ale naprawdę, o, no żyć nie umierać. O, połóżmy jeszcze poducha, jedna, ta piękna poducha żony i w ten sposób uzyskaliśmy praktycznie do leżenia jeszcze łóżeczko. Ha, ten film dzisiaj nie miał być o tym. Miałem śrutować zboże i zrobię to za trochę, ale to było, myślę, warte pokazania, bo jest tyle opinii różnych, co tam opowiadają ludzie, cienkie plastiki, poczaskane, że różne. Zgadza się, przedmioty martwe mogą się zdarzać, że przychodzą uszkodzone, ale zazwyczaj do złych ludzi. Ja nigdy nie mam pretensji, jeśli coś jest troszeczkę nie takie, jeśli coś trzeba poprawić, wywiercić dodatkową dziurkę, ja to robię, bo takie rzeczy się zdarzają. Gorzej, jak oszukują mnie ludzie. Tego nie lubię, że ktoś coś robi złośliwie. Ale przedmioty, to się zdarza. A zobaczymy się później przy mieleniu, śrutowaniu zboża dla małych kurczaków. No, na razie pa.